Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj na Złotej Górze, na 10. biegu w ramach cyklu Kaszuby Biegają 2018 jest z nami dotychczasowy lider tegorocznego cyklu, Adam Lewna z Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Adam, może zaczynając od początku, jak to się stało, że przyjeżdżasz tutaj na biegi Kaszuby Biegają, jak to się stało, że nas odnalazłeś i jak to się stało, że pokonujesz te biegi z jakimś tam na pewno celem, bo jak widać efekty są bardzo wielkie. Bardzo mi miło to słyszeć. Moja przygoda z Kaszuby Biegają zaczęła się chyba 2 lata temu. To był jeden z pierwszych biegów w Żarnowcu. Nigdy nie biegałem po takich trasach zróżnicowanych, co bardzo jest fajne w bieganiu, że trasy są tak naprawdę różne, pagórkowate, co ja bardzo osobiście lubię. Zaczęło się tam od poszczególnych biegów 2 lata temu. W zeszłym roku też wziąłem w kilku udział. A w tym roku już tak dosyć, od razu na początku roku miałem postanowienie, rozpisałem sobie na pierwsze 6 miesięcy cały kalendarz biegów i próbuję to wszystko realizować, póki co dzięki Bogu zdrowie dopisuje, więc do tej pory udało mi się wziąć udział we wszystkich biegach, no i stąd to miejsce, ale to się niedługo pewnie zmieni, bo regulamin jest jaki jest, że 9 najlepszych biegów jest brane pod uwagę, więc ja pewnie, ci chłopacy, którzy są zawsze przede mną, na pewno skoczą na samym końcu przede mnie, więc... No a jak to się dzieje, skąd to bierzesz tą regułę na ten sukces? Można powiedzieć, że jest to sukces, żeby takie wyniki osiągać, bo łatwe to na pewno nie jest. Przed chwilą powiedziałeś, że rozpisujesz sobie lekko swoje plany. Co jeszcze robisz, żeby takie wyniki osiągać? Jak trenujesz? Ile razy w tygodniu? I jak to u ciebie na co dzień wygląda? Znaczy, taki wynik tak naprawdę, wyniki same mnie nakręcają, bo gdzieś tam ten okres przygotowawczy w zimie dosyć mocno przepracowałem. Pierwszy bieg z cyklu Kaszuby Biegają, w ogóle wcześniej tak naprawdę nie patrzyłem na te wszystkie klasyfikacje, ale dzięki mojemu koledze, który tutaj... Każdy bieg praktycznie biegamy razem. W końcu zwrócił uwagę mi na klasyfikację i akurat się złożyło tak, że byłem czwarty i wtedy, jak już byłem czwarty, to mnie to bardzo zmotywowało do jeszcze cięższej pracy. A trenuję gdzieś od 3 do 5 razy w tygodniu, ale nie skupiam się tylko na bieganiu, tylko też na jakichś ćwiczeniach uzupełniających, które wzmacniają cały korpus, cały organizm, bo bieganie to nie tylko bieganie. A jak, co możesz doradzić, co możesz przekazać osobom, które dopiero wchodzą w świat biegania, osobom, które chcą osiągać takie wyniki jak ty? Co mogą one zrobić, żeby dojść do takiego stopnia zaawansowania, w jakim jesteś ty? Dużo cierpliwości przede wszystkim i wytrwałości, a efekty same przyjdą i one będą tym najlepszym motywatorem. W moim przypadku to sytuacja była dosyć ciekawa, bo ja generalnie od małego bardzo lubiłem sport, byłem aktywny, ale gdzieś tam w pewnym momencie się zapomniałem i tak naprawdę powodem do biegania było zrzucenie zbędnych kilogramów, w moim przypadku to było bardzo dużo. To może powiedz, jak to było konkretnie, bo są takie osoby, które potrzebują tej motywacji, które też przyjeżdżają tutaj na biegi, które też borykają się z takimi problemami. To może powiedz, jak to wyglądało i ile to trwało? W moim przypadku to było prawie 100 kg, więc sam na początku tego nie dostrzegałem, dopóki moi najbliżsi zaczęli mi na to zwracać uwagę, że Adaś, weź się za siebie, bo nie wygląda to dobrze. I tak naprawdę muszę podziękować też mojemu koledze, który jest maratończykiem, który mnie jak gdyby zachęcił do biegania, a spróbuj pobiegać, to na pewno posłuży zdrowiu i zrzucisz te kilogramy, no i
Tak naprawdę od tego się wszystkiego zaczęło, że zacząłem te kilogramy gubić. Mimo tego, że wcześniej nigdy nie lubiłem biegać, bardziej lubiłem jakieś gry zespołowe, ale gdzieś tam ten sport we mnie siedział, to może trochę mi łatwiej to przyszło, ale te efekty tak naprawdę były tym najlepszym motywatorem i każdy kilogram mniej, każdy lepszy czas motywował do jeszcze tam cięższych treningów i potem zaczęły się jakieś biegi, coraz lepsze czasy, no i tak to się wszystko nakręcało, więc taka moja była sytuacja i no, tyle mogę powiedzieć. A jak poczułeś się te 2 tygodnie temu, gdy Kaszuby Biegają oficjalnie opublikowali, że jesteś na czele, jesteś liderem tegorocznej edycji po wtedy 8, a jak poczułeś się wczoraj, gdy zaistniało w sieci, że jesteś liderem po 9 biegach? Jak się czujesz z tym osiągnięciem i do czego będziesz dążył jeszcze przez te 2 biegi? Co chcesz osiągnąć na końcu klasyfikacji cyklu Kaszuby Biegają? No, przede wszystkim bardzo mi było miło, bo przez cały czas mam z tyłu głowy tą swoją walkę właśnie ze zbędnymi kilogramami. Bardzo mi miło, że wszystko tak się ułożyło i zaczynam spełniać swoje jakieś marzenia w bieganiu. Także super sprawa. Kolejny motywator do jeszcze cięższej pracy. A na najbliższe biegi, przez to, że już faktycznie wziąłem udział we wszystkich biegach do tej pory z cyklu Kaszuby Biegają, więc prawdopodobnie uda mi się wziąć jeszcze w półmaratonie Kamiennych Weselników w Somoninie, ale chyba już przyjaźń będę musiał odpuścić, niestety, co mocno ubolewam z tego powodu. No ale akurat taka sytuacja, że nie mogę wziąć udziału, ale mam nadzieję, że gdzieś tam w tej kategorii wiekowej gdzieś jakieś pudło będzie. No to może na zakończenie powiedz tak ogólnie, czym są dla Ciebie biegi Kaszuby Biegają i czy można je polecić innym zawodnikom, żeby przyjeżdżali i zwiedzali razem z nami cudowne Kaszuby? I z całego serca polecam Kaszuby, ja się tutaj wychowałem, tutaj słuchajcie, zupełnie inaczej się oddycha, biegi są świetne, raz ze względu na trasę, nie jest 100% asfaltu, betonu, nogi zupełnie inaczej lecą, potem nie są aż takie zmęczone po takich biegach, mimo że tereny są wymagające i górzyste, pagórkowate, jest góra, dół, ale to jest właśnie w tym wszystkim fajne. Fajne, że trasy nie są nudne, każdy bieg jest inny, no i mamy tutaj takie ekstra widoki, które dodają sił na trasie. Kibice są również świetni, zawsze dopingują, a w ogóle organizacja jest ekstra, bo można przyjechać właśnie z całą rodziną, się tak naprawdę spędzamy tutaj w dniu, kiedy jest bieg, tak naprawdę cały dzień spędzamy tutaj na świeżym powietrzu, także wszystko jest ekstra, naprawdę. No i na zakończenie, jak było dzisiaj na Złotej Górze, jak Ci się podobała trasa, atmosfera, tak krótko o dzisiejszym biegu? Świetna trasa, pierwszy raz ją biegłem, naprawdę super. Na początku trochę asfaltu, potem szutru, jak to zawsze z cyklu Kaszuby Biegają. No i te piękne widoki, także naprawdę super się biegało, jeszcze taka optymalna temperatura. Super, naprawdę ekstra. To dziękuję bardzo i powodzenia. Bardzo mi było miło.